Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś będziemy sobie mierzyć ciuchy z Kropa. Jest to marka, którą wskazaliście, że Was najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o te tańsze, o te sieciówkowe, więc dzisiaj Krop. Zobaczycie, czy udało mi się coś znaleźć dla siebie, bo wiecie, że ja mam trochę inny styl. To jest bardzo młodzieżowy styl. Zobaczymy. Także mierzymy Krop. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Fajnie, że jesteście. Jestem z Wami w komentarzach i gadamy na żywo. Kochani, wszystko co dzisiaj widzicie kupiłam sama pod ten film. Makijaż, który dziś widzicie, był wykonany kosmetykami Kropa. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zostawiam Wam link na dole, żebyście sobie obejrzeli. Tunika, którą mam na sobie, jest z H&M-u, bo może będziecie pytać, to jest taka tunika plażowa. Mam też na sobie spinki z Zary, mam też na sobie biżuterię, wszystko od nas ze sklepu Czokar, kolczyki wiszące oraz kolczyki pozostałe, wszystko jest od nas ze sklepu, bo wiem, że będziecie pytać, zawsze są pytania w komentarzach. Mówiłam już, makijaż jest Krop. Jak chcecie zobaczyć, jak się udało, co się sprawdziło, co nie, to macie link na dole. No dobrze, przejdźmy w takim razie do tego i zostańcie ze mną do końca, bo będę mieć dla Was, kochani, rozdanie, bo kupiłam też coś dla Was. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, którą kupiłam. W ogóle było tam dużo fajnych rzeczy, naprawdę powiem Wam, że dużo fajnych rzeczy, ale dużo krótkich rzeczy. To jest taki typowo sklep dla młodych ludzi, którzy są trochę niżsi, jeszcze nie są tak wysocy jak ja, jak dorośli. Kochani, pierwsza rzecz to jest sukienka. Kupiłam ją w rozmiarze M, bo L-ka była ogromniasta, więc mam nadzieję, że się wbije. Była przeceniona o 20%. Kosztuje 103,99 zł po przecenie. Jest to sukienka taka bardzo zwiewna, taka romantyczna, tutaj na ramiona. Nie wiem do końca, czy to jest mój styl, ale zaraz przekonam. Ona jest, wydaje mi się, odcinana pod biustem. I tutaj na górze jest dość przezroczysta, co jest takie dosyć dziwne, że na górze jest tutaj przezroczysta, więc musicie mieć tutaj dobry stanik, bo bez stanika w niej raczej nie pójdziecie. I jest to sukienka długa, zobaczymy jak długa będzie. Dla mnie ma podszewkę i ma tu w pasie taką wielką gumę, ona się naprawdę mocno rozciąga. Aha, i bardzo bym chciała, żebyście na premierze komentowali, co mam sobie zostawić, a co mam oddać do sklepu, bo jak coś mi się nie sprawdzi, to zdecydowanie będę to do sklepu oddawać. Dobra, to co mierzymy? Tu mam takie dziury, aha. Tu są ramiona. No nic, zobaczymy jak to będzie po prostu na mnie wyglądać. W sklepie wyglądała fajnie. Była zestawiona z kurtką jeansową albo z ramoneską, już nie pamiętam. I prezentowała się naprawdę zacnie. Dobra, wskakuję w to. Okej, kochani, jest to niesamowicie wygodna sukienka. Tak jak Wam mówiłam, guma jest ogromna, więc spokojnie osoba nawet, która nosi XL, zmieści się w tą sukienkę, która jest M-ką. Tak to wygląda, jak wspominałam, musicie mieć na sobie stanik, bo inaczej biust będzie Wam prześwitywał. Rękawy są wygodne, są tutaj do łokcia. Można je też sobie oczywiście skrócić, jeżeli chcecie mieć krótkie, też można w ten sposób zrobić, ja wolę dłuższe. Pasy w dół wydłużają, natomiast ona trochę przez ten krój, że tutaj się kończy pod biustem, troszkę jednak jest ciężka. Zobaczcie w całości. Podszewka jest całkiem przyzwoita, zakrywa pośladki. Ja jeszcze chcę ją zostawić z paskiem. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało właśnie z paskiem. Bo wydaje mi się, że z paskiem będzie zdecydowanie lepiej. O, tak wygląda. Chyba lepiej, co? Mamy przynajmniej talię od razu. Od razu mamy tutaj, tu są te pasy w dół, które wydłużają, a tu jest pasek, który nam podkreśla talię, że nie jesteśmy taką prostą kolumną. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zapytajmy opinię męża. Chcę twojej opinii. Bardzo ładnie. Ładna sukienka? Zostawić ją sobie? No. To jest sukienka z Kropa. Weź tak, tak się zakręć szybko, tak? O, o fajne. Tak? Wygodny test? No bardzo wygodna jest. Ta firanka. Firanka, wygodna firanka. Okej, także jak widzicie, pierwsza kreacja udana. W takim razie kolejna rzecz i kolejna rzecz to jest spódnica, którą też wziąłam w rozmiarze M, bo mi się wydawała ogromna. W ogóle pisaliście mi o rozmiarach w Kropie, że właśnie ciężko sobie dobry rozmiar dobrać. Tu jest metka. Jest 89,99, ona nie była przeceniona. I to jest spódnica bawełniana. Wydaje mi się, że ona jest bawełna, bo to, co mam na sobie, jest sztuczne na 100%. I to jest wiskoza. Ja mówię wiskoza, ale to też oddycha. Wiskoza i elastan. I słuchajcie, ta spódnica jest we wzór bandany. Na pewno wiecie te bandanki na, czy bandamki na głowę. I zobaczcie, ona jest tutaj taka dosyć prosta, a na dole ma taką falbanę. I wydaje mi się, ona nie będzie do samego, do samej ziemi. I ma dosyć grubą gumę w pasie, co jest fajne, bo czasem niektóre firmy robią za małą gumę i ona się nam wpija i robi brzydki efekt. Ta wydaje się ok i jest dosyć gruba, słuchajcie, bo ten materiał nie jest jakiś taki, wiecie, nie pożałowali tu materiału. Także to jest spódnica i pokażę Wam, co mam do spódnicy jeszcze. Mam tutaj taki t-shirt. Bo byłam ostatnio na Alladynie i w ogóle jest mnóstwo tam filmowych t-shirtów oraz zespołów w rozmiarze L, 49,99, więc kolejny tani sklep, już z Sinsaya mierzyłam i byłam, naprawdę się nie mogłam nadziwić cen. I ten t-shirt jest spory,
taki oversize'owy i ma tą grafikę z bajki Aladyna i w ogóle jest sprany. Strasznie mi się podoba kolor, myślę, że sobie go zostawię, nawet jeżeli nie do chodzenia, tak wiecie, na ulicy, to do spania. No i zaraz go przymierzę, także to jest kolejna rzecz, nie wiem czy to do tego, zaraz zobaczymy. I jeszcze jeden t-shirt, ten t-shirt jest taki strasznie, strasznie długi i taki strasznie sprany. To też jest L-ka i on kosztuje 49,99. Ja go kupiłam bardziej do shortów lub do leggingsów. No to co, to może spróbuję sobie tą spódnicę z fioletowym t-shirtem, chociaż nie wiem, czy to będzie pasować. Ciężko mi było znaleźć takie, wiecie, super zestawy. A to, co wisiało na wieszakach, nie zawsze było tak zostawione idealnie dla mnie. Dobra, wskakuję w spódnicę i w t-shirt. To będzie dziwne. T-shirt jest fajny. Jest to naprawdę długi t-shirt, zobaczcie. Naprawdę fajny, taki na co dzień. Nawet można sobie tu wyciąć większy dekolt, ale sam t-shirt w sobie jest super, ma ładny kolor, podoba mi się, nawet fajna jakość. Natomiast spódnica, no nie do końca moja bajka, czekajcie, zwiążę sobie ten t-shirt. I tak wygląda spódnica. No nie wiem, powiem wam szczerze, jest do ziemi. Nie wiem, czy mi się podoba tutaj jakoś tak dziwnie na górze, podkreśla biodra. Czy to jest dobrze, czy niedobrze? Dajcie mi znać w komentarzach, fajnie to wygląda, czy nie. Taka syrenka się robi na dole. Ale chyba ją oddam. Jakoś nie do końca mi się ta spódnica podoba. Dajcie mi znać, czy wam się podoba. Jeszcze się zapytam siostry, czy jej się podoba. Wiecie co? Zadzwonimy teraz do siostry. I na żywo się zapytam. A może jej się spodoba ta spódnica? Dzisiaj będzie, słuchajcie, reakcja wszystkich znajomych i rodziny. Hej! Mam do ciebie pytanie o spódnicę. I żebyś mi na żywo powiedziała, czy ta spódnica jest fajna, czy nie. Mierzę właśnie rzeczy z kropa. I mam spódnicę we wzór bandany. Okej. Okay. Co o niej sądzisz? Ja ona jest za pusta taka. Taki pieniek się chopi, jak to powiedzieć. No, czyli masz takie same przemyślenia jak ja. Zadecydowałyśmy z Kasią, że ta spódnica jest najlepsza. Długa, flowy, taka szeroka, z gościęciem byłaby spoko, bo fajny wzór, ale no nie, jesteś taka prosta. Kolumna, dobra. Dziękuję za radę. Później zadzwonię. Pa. Kasia była na filmie, także Kasia też zadecydowała, ale t-shirt sobie zostawiam, w ogóle ma fajny kolor. Uważam, że ten kolor taki fioletowy, liliowy mi pasuje. Wydaje mi się, że jest całkiem fajny. I mam, słuchajcie, jeszcze shorty. Shorty wzięłam sobie większe. Wzięłam sobie XL-ki. Obawiam się, że nie wiem, czy w nie wejdę, bo z shortami mam dziwną relację. Z shortami jest dziwnie. One kosztowały 79,99 i słuchajcie, są fajne, postrzępione, ale z shortami jest dziwnie, bo ja muszę mieć shorty z elastanem, żeby się w nie fajnie zmieścić, żeby mi się fajnie układały. Rejon na dole już nie jest taki fajny jak przed ciążą niestety, także no zobaczymy, czy ja wejdę w ogóle w te shorty, jak nie, no to po prostu je zwrócę. No i jeszcze ten t-shirt drugi, ten t-shirt taki właśnie, który kupiłam do shortów lub do leggingsów. Ten t-shirt ile kosztował? Też 49,99. Fajne są te t-shirty, w ogóle dosyć tanie moim zdaniem. Dobra, wskakuję w ostatni zestaw. Okej, w shorty z kropa się nie zmieściłam i tak podejrzewałam, bo materiał jest zupełnie nieelastyczny. Ja zawsze wybieram elastyczny, ale za to założyłam inne shorty, które kupiłam sobie wczoraj w H&M-ie. Jak będziecie chcieli, to też wam je podlinkuję. I mój zamysł był taki, żeby nosić ten t-shirt właśnie z shortami. Natomiast, zobaczcie, to jest takie rozcięcie, ono jest trochę za krótkie. Ja bym tutaj po prostu to w ten sposób poszerzyła. Oczywiście, kochani, ja to rozdarłam, bo ja sobie zostawiam ten t-shirt, żeby nie było, że go odeślę. Także nie lubię takiego looku, że wiecie, że dziewczyna idzie w oversize i wydaje się, jakby szła bez spodni, a tutaj nam te shorty jednak wystają. Wiadomo, że mamy te spodenki na sobie. Pokażę wam jeszcze. Spodenki wyglądają tak i są to właśnie spodenki z Hama. T-shirtem wygląda to tak. I myślę, że to tworzy całkiem fajny zestaw. Do butów sportowych będzie to wyglądało ekstra. Także dajcie znać, co sądzicie o takim zestawie. Te rękawki można sobie też podwinąć, nosi się tak podwinięte, kochani. Także dajcie znać, co sądzicie o tych ciuchach. Mi się, powiem wam szczerze, podobały. Jedynie z rozmiarem spodni nie trafiłam, ale to wiedziałam. Ja wiedziałam po prostu, że spodnie w kropie na pewno będą na mnie za małe. Ja sobie spodnie w kropie nie dobiorę. Chociaż wiele z was pisało, że mają bardzo dobrej jakości materiały. I przechodzimy do końca. Przechodzimy do rozdania. I mam dla was dwa piękne portfele, które dorwałam przy Kasie. Numer jeden, bo będą dwie nagrody. Napiszcie mi, zaraz wam podam zadanie konkursowe, ale napiszcie mi, czy chcecie jeden czy dwa wygrać. To jest ważne. To jest numer jeden i to jest taki piękny portfel syrenkowy. No jest cudowny i on kosztował 44,99. Pokażę wam, jak wygląda w środku. W ogóle w kropie jest mnóstwo takich fajnych dodatków.
dodatki, jakieś takie kosmetyczki, portfeliki na karty. Fajnie to wygląda, co? Pięknie wykonane, naprawdę wspaniale uszyty. A drugi jest bardzo saruniowy, pozdrawiam Sarę. I ten był na wyprzedaży, też go, wiecie, ale nie patrzyłam na cenę, ja po prostu wzięłam, bo mi się podobał. Też 49,99 przeceniony na 29,99, także to jest ten kruda numer 2. I jest takich cekinów i już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Dosłownie złapałam je przy kasie. Bardzo dobrej jakości suwak i tak samo wykonany w środku, także to jest druga rzecz. Uważam, że wspaniałe mają te dodatki i różne akcesoria. Wow, to po prostu się tak mieni. Super to jest, naprawdę. A zadanie konkursowe brzmi: opisz mi najtańszą rzecz ubraniową, którą kupiłaś, gdzie to kupiłaś, za ile i dlaczego jest taka super. Napisz mi, którą nagrodę chcesz wygrać, jeden czy dwa. Rozdanie trwa jak zwykle tydzień. Wyniki będą ogłoszone tutaj. Cały regulamin macie na dole, także zapraszam Was do zabawy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i słuchajcie, podsumujmy sobie. Uważam, że zakupy były mimo wszystko udane. Mimo, że nie trafiłam z rozmiarem spodni i z tą spódnicą, która na wieszaku wyglądała fajniej niż na mnie, to uważam, że całkiem fajne mają t-shirty. Naprawdę warto na nie zwrócić uwagę i mi się bardziej podobało od Sinsaya w tym, że Sinsay miał takie rzeczy bardziej kropowe wszystkie, a kroptopowe. A to zobaczcie, to jest taki oversize, to jest w moim stylu. Są takie ogromne t-shirty, oversize, takie bardzo na czasie, w które można sobie właśnie różnie wystylizować, w zależności od tego, czy wolicie duże rzeczy, czy wolicie rzeczy obcisłe. To jest damskie, więc to nie było też działu męskiego. Uważam, że te koszulki z zespołami z dawnych lat też są fajne, zabawne, z różnych filmów, typu Szczęki, typu Laleczka Chucky, Friends, tam było jeszcze NSYNC, no takie różne fajne t-shirty. No i sukienka pierwsza, dajcie znać, czy Wam się podoba, czy nie. Powinnam ją oddać, czy zostawić sobie. I to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Mierzymy Krop Wam się podobało. Mi się bardzo podobało. Uważam, że w tym sklepie można znaleźć fajne rzeczy. Mimo, że jest młodzieżowy, to odnalazłam się tam i znalazłam coś też dla siebie. Także czekam na Wasze kciuki do góry, na Wasze subskrypcje. Kochani, zostawiajcie subskrypcję. Aha, no i jak chcecie wziąć udział w rozdaniu, to koniecznie subskrybujcie. Dziękuję Wam serdecznie za premierę. Fajnie, że byliście. Zawsze te premiery są udane. Jestem z Wami zawsze w komentarzach. No i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa!